Cześć, witajcie. Dzisiaj zabieram Was w przyszłość, a przyszłość wygląda tak. Tak naprawdę to już nie przyszłość, a teraźniejszość, bo telefon jest tu i teraz wraz z nami. Możemy wziąć go do ręki i wypróbować, jak działa ten ciekawy mechanizm. Oppo X 2021 to wciąż jednak model koncepcyjny i telefon ten w takiej formie raczej nigdy nie trafi na rynek. To tak naprawdę poligon doświadczalny dla Oppo, dający możliwość praktycznego wypróbowania nowej technologii. Smartfon ma flagowe wnętrze i ciekawy aparat fotograficzny z dwoma czujnikami Time of Flight, które znajdą zastosowanie w rzeczywistości rozszerzonej wirtualnej, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest tutaj OLED-owa elastyczna matryca, która może zmieniać swój rozmiar od 6,7 do 7,4 cala. Dzieje się to za pomocą specjalnego mechanizmu opartego o dwa silniczki oraz rolkę prowadzącą o nieco ponad 6-milimetrowej średnicy. Kolejny mechanizm złożony z metalowych szyn przypominających w dużym uproszczeniu zachodzące na siebie dwa grzebienie zapewnia z kolei odpowiednie naciągnięcie oraz usztywnienie matrycy wyświetlacza, by dać użytkownikowi jak najlepsze wrażenia. Choć jest to koncept, jak widzicie, interfejs już teraz całkiem sprawnie nadąża za zmianą rozmiaru wyświetlacza, a są już nawet gotowe aplikacje, które wykorzystają potencjał tego ekranu, jak chociażby Netflix. Jak zatem widzicie, technologia smartfonów z rozwijanymi wyświetlaczami jest już tuż za rogiem, całkiem blisko, chociaż oczywiście przed producentami jeszcze sporo wyzwań i jeszcze trochę czasu upłynie, nim takie telefony zawitają do naszych sklepów. Ja nie mogę się ich już doczekać i trzymam kciuki, by zawitały na sklepowe półki jak najszybciej. No i to koniec naszego spotkania z X-em. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!